Cześć, dzisiaj jestem nad rzeką Jagodzianką. To jest taka mała rzeczka niedaleko Karczewa. Bardzo urokliwa, wijąca się, płynąca pośród łąk. Znam tą rzeczkę, byłam już tutaj na zdjęciach, ale wtedy jeszcze nie robiłam filmu. Dzisiaj chciałabym zrobić zdjęcia nad nią, chociaż sytuacja, powiem szczerze, nie jest idealna, ponieważ jest mało śniegu. Być może ta sytuacja, że te warunki pogodowe, śnieżne głównie, nie są takie super idealne, to jest nawet korzystna sprawa. Ponieważ na dzisiaj zaplanowałam sobie opowiadanie o tym, co zrobić, żeby w krajobrazie znaleźć fajne, ciekawe kadry, mimo tego, że czasem ten krajobraz wcale nie jest taki idealny. Jak przyjeżdżam w jakieś miejsce, to pierwsza rzecz, którą robię, to oczywiście rozglądam się ogólnie w sytuacji. No to na pewno jak każdy. Czyli patrzę, czy w ogóle jest jakiś potencjał w danym miejscu. Ale ważne jest, żeby też wiedzieć, co to znaczy, że robię rekonesans, że patrzę na to, co jest fajne, a co nie jest fajne. Jak się rozglądam po tej okolicy, to tutaj nie widzę zbyt wiele na pierwszy rzut oka fajnych elementów. Ale jest jednak coś, co mnie przyciąga. No i teraz, co to jest to przyciąganie? Na czym to polega? Jak w wielu przypadkach, jest to troszeczkę niedoprecyzowana sprawa. Ciężko podać definicję tego. Ale jeżeli się rozglądam po okolicy i mój wzrok podświadomie zatrzymuje się na jakichś elementach, gdzieś utknie, jakaś pojedyncza czasami nawet rzecz spowoduje, że nie prześlizguję się po tym krajobrazie, tylko robię takie stop, to jest właśnie to przyciąganie. Biorę wtedy aparat, podchodzę do tego miejsca i z różnych stron zaczynam to oglądać. Oczywiście czasami nic z tego nie wychodzi. Czasami okazuje się, że nie da się tego chwycić, bo dana rzecz może być bardzo fajna do oglądania, do patrzenia, ale fotograficznie już nie. Oko ludzkie filtruje rzeczywistość, potrafi odciąć dalsze plany. Aparat nie, aparat będzie to wszystko rejestrował. Więc może się okazać, że fotograficznie to wcale nie jest takie fajne. Ale i tak warto iść za tą wrażeniowością, za tym poczuciem, że tu jest coś ciekawego. I wtedy dopiero zacząć się zastanawiać, co zrobić z tym dalej. Musiałam trochę odejść od rzeczki, bo nie było dalej przejścia, wszystko było zarośnięte. No i właśnie, zarośnięte. Tutaj, po jednej i po drugiej stronie, rośnie pełno nawłoci. Jeszcze 2 lata temu tej nawłoci tutaj nie było, może nie to, że w ogóle nie było, ale było jej dużo, dużo mniej. Niestety, takie zarośla w postaci krzaków różnego rodzaju, czy właśnie takich roślin, których jest bardzo dużo i one są w takim chaszczu, w takim gąszczu, one fotograficznie zazwyczaj wychodzą źle. No i taka sytuacja tutaj jest. Rzeczka się wije, jest całkiem sporo śniegu, robią się plany. To, co mnie tu przyciągnęło tak naprawdę, to było to drzewo. To uschnięte drzewo, które z tamtego końca ścieżki wydawało mi się zupełnie nieatrakcyjne do zdjęć. Ale kiedy tutaj podeszłam, a ono mnie tu przyciągnęło, czyli warto iść za rzeczami, które przyciągają wzrok, kiedy tutaj podeszłam, zauważyłam, że bardzo ładnie układa się tutaj ścieżka. Na horyzoncie rosną piękne drzewa, które warstwami się coraz bardziej zaniebieszczają, robią się coraz bardziej szare, zanikają. A po prawej stronie leży jeszcze konar przysypany śniegiem i on wyłania się z traw, prawdopodobnie z tych nawłoci, ale też z różnych innych trzcin. I on, jego kształt bardzo ładnie będzie kontrastował i z tymi nawłociami, i ze śniegiem. Jak tutaj zeszłam na troszeczkę niżej, bo tutaj da się jeszcze kawałek niżej zejść, bo dalej to już jest woda, jest pozamarzane wszystko, ale kawałek niżej jeszcze da się zejść, więc jak zeszłam niżej, to dosyć ładny kadr się z tego zbudował.
A samo drzewo wygląda tak. Myślałam, że trochę lepiej to będzie wyglądało. Ono samo, jego kształt jest super fajny. Śnieg, który na nim leży, ten śnieg, który jest tutaj, to można troszeczkę jeszcze go tam, ten śnieg delikatnie poprawić, tak żeby pousuwać jakieś tam moje ślady, które tutaj porobiłam na śniegu. To, co w tym kadrze z drzewem jeszcze mi przeszkadza, to są te równoległe linie. Linia rzeki, drugi brzeg rzeki, krzaki po drugiej stronie, drzewa po drugiej stronie i jeszcze przebijająca ta nie autostrada, tylko szosa, po której jeżdżą samochody. Za dużo jest tutaj tych równoległości. Czasami takie zdjęcia, gdzie wszystko jest takie właśnie ciach, 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 takimi liniami ułożone, bywa fajne. Kiedyś bardzo mnie pociągały takie kadry, bo to nie znaczy, że to jest źle, tylko ciężko jest wynaleźć taki kadr, który będzie właśnie taki równoległy, a jednocześnie będzie ciekawy. Bo ta jednej strony tworzy się rytm, ale z drugiej strony jest powtarzalność, która nie jest niczym przełamana. Nie jestem pewna, czy to drzewo na pierwszym planie będzie miało wystarczający ciężar gatunkowy, żeby tą równoległość przełamywać. Skoro już napomknęłam o kompozycji, to dodam jeszcze dwa zdania dla zakończenia tego tematu, chociaż to niby nie jest temat dzisiejszego filmu, ale no jak zaczęłam, to już dokończę. Że jeżeli jest taki kadr, w którym występują na przykład, tak jak tutaj, równoległości, czyli te brzeg rzeki, drugi brzeg rzeki, jakaś ściana lasu, coś tam jeszcze, to są dwa wyjścia na to, żeby tą kompozycję dobrze zbudować. Jedna to jest kompozycja centralna, czyli że ten główny, najgłówniejszy element umieszcza się na środku kadru, żeby on, jakby wszystko wokół niego go podbijało i wtedy rzeczywiście to, co za nim się dzieje, powinno być bardzo wówczas równoległe. Żadne nic tam pod kątem, żadne inne tego typu rzeczy, bo wtedy ta kompozycja jest zaburzona. Wtedy cały dowcip polega na tym, żeby to był środek, i bardzo równo powtarzające się, niekoniecznie równoległe, bo to mogą być też piony, ale powtarzające się elementy. Natomiast w momencie, kiedy nie chcemy uzyskiwać takiego mocnego, symetrycznego kadru, można umieścić dany najważniejszy element tego bohatera zdjęcia, powiedzmy, że w 1/3 kadru, to tam zasady złotych kompozycji i trójpodziału to jest inna sprawa, ale powiedzmy, w 1/3 kadru, i dać mu oddech po jednej stronie. Ale po której stronie teraz zostawić ten oddech? Tutaj trzeba stwierdzić, która z tych stron jest twarzą danego zdjęcia. Ponieważ zawsze oddech zostawia się po stronie twarzy, nie za głową. Chyba, że się robi jakieś eksperymentalne, ale takie bardzo specyficzne zdjęcia. Ale tak klasycznie zostawia się przestrzeń po stronie twarzy, tam gdzie idzie wzrok. No i teraz trzeba się zastanowić, gdzie dany element ma swoją twarz. W przypadku tego drzewa ewidentnie ta gałąź, która idzie w tą stronę, obsypana śniegiem, również dlatego, że jest na niej więcej śniegu, że jest bardziej widoczny, ale ta część jest dłuższa, ta jest krótsza i jakby jest bardziej otwarta, czy to się otwiera w tą stronę. Czyli w tą stronę można dać więcej przestrzeni, więcej oddechu, czyli przesunąć na lewo trochę tego głównego bohatera. Doszłam do stawu, który był celem tej mojej dzisiejszej wędrówki. Jeszcze nie jestem we właściwym miejscu do robienia zdjęć, ponieważ tam jest grobla i właśnie na niej mam zamiar robić zdjęcia. Nie wiem, jak to się zakomponuje, bo robiłam tylko latem stamtąd zdjęcia. W zimie może być zupełnie inna sytuacja, ale oprócz tego, zanim jeszcze tam dojdę, to pomyślałam, że spróbuję złapać fajny jakiś kadr z tej strony. Bo są drzewa po jednej, po drugiej stronie, jest trochę pomarańczowego na tych drzewach jeszcze. Ta grobla też przełamuje ten krajobraz, daje taką mocną linię. Zrobiłam kilka zdjęć i wydaje mi się, że znacznie lepiej wyjdą te z szerokiego kąta niż ze zbliżenia zoomem.
No ale zdjęcia zdjęciami, a miałam przecież opowiedzieć o wybieraniu fajnych kadrów. Przed wyjściem na zdjęcia oglądam sobie wybrane przeze mnie miejsce w mapach Google'a, oglądam zdjęcia, które inne osoby tam robiły, no chyba, że znam już to miejsce, to wtedy wiadomo co innego, ale jeżeli nie, to właśnie wyszukuję sobie różne informacje na temat tego miejsca i planuję wstępnie, jak te zdjęcia będą wyglądały. Wiadomo, że na miejscu mogą mnie spotkać nieoczekiwane warunki i będę musiała parę rzeczy pozmieniać, ale mimo wszystko lubię mieć plan, taki ogólny plan na zdjęcia, bo ten plan właśnie powoduje, że moje oko jest przyciągane do innych rzeczy. Dla przykładu, jeżeli planujecie robić zdjęcia detalu, to będziecie szukać innych elementów, aniżeli wtedy, kiedy planujecie szerokie kadry. Jeżeli chcecie bardzo mieć rozświetlone zdjęcia, to inaczej będziecie wyszukiwać tych kadrów w rzeczywistości zastanej, a inaczej wtedy, kiedy macie nastrój taki ponury i chcecie same takie ciemne rzeczy wynaleźć. Więc taki plan, chociażby ogólny na zdjęcia, bardzo się przydaje. Ogólna koncepcja na edycję też jest bardzo przydatna i ona również warunkuje to, jakie kadry, będąc na miejscu, są tymi przyciągającymi naszą uwagę. Jestem już prawie na miejscu. Z tej grobli tutaj będę chciała robić za chwilę zdjęcia, ale na razie zrobię jeszcze z tego miejsca, bo tamtą stronę jest bardzo ładny widok, ale czasami wystarczy przesunąć się kawałek w jedną stronę, kawałek w drugą stronę, wejść w górę, wyżej, niżej z aparatem, żeby z kadru, który jest taki sobie średni, nagle zrobiło się coś bardzo ładnego. Idąc na miejsce docelowe, dlatego bardzo często zatrzymuję się gdzieś pomiędzy, żeby zobaczyć, czy nie jest akurat tam ciekawszy widok. Tu jest bardzo ładnie, bo jest cała powierzchnia zasypana śniegiem. Tutaj jest woda całkiem taka puszczona, płynąca swobodnie. Tam rosną daleko, daleko drzewa, ale w pierwszym planie, może nie w pierwszym, w drugim planie też są pojedyncze drzewa i jeszcze zaczął padać śnieg, czyli rozmyje mi tak ten krajobraz. To, że mosty są zazwyczaj bardzo dobrym motywem, to nie muszę Wam mówić. Każdy most przyciąga uwagę i od razu skłania nas do tego, żeby mu się zacząć przyglądać z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. Mosty, może to nie są pewniaki, bo nie zawsze, bo czasami wokół nich dzieją się nieciekawe rzeczy. Czasami sam most też jest brzydki, z daleka wygląda ładnie, a potem na zdjęciu źle się komponuje z innymi elementami. Różnie to bywa, ale zawsze warto jest mostowi się przyjrzeć, bo bardzo często jest z nich duży potencjał. Jestem już w moim docelowym miejscu, czyli na grobli, która rozdziela te dwa stawy, albo jeden staw, tylko jakoś tak go dzieli sobie. Mam płaszczyznę śniegu, bardzo jasną, i płaszczyznę wody, bardzo ciemno. I to jest ta rzecz, która właśnie przyciągnęła moją uwagę, czyli podział jasno-ciemne. Drzewa, krzaki, z tej strony to wszystko nie ma takiego znaczenia. Oczywiście to też buduje kadr, to też jest ważne, nie można tego pominąć zupełnie, ale to nie jest number one w tym, co przyciąga moją uwagę. Dla mnie tutaj najważniejsze jest czerń i biel. Mimo że do tego kadru przyciągnęła mnie czerń i biel, to połączenie wody ze śniegiem, to może się okazać, że zdjęcia, które zrobiłam na zbliżeniu, gdzie nie ma tej czerni, gdzie jest sama biel, wyszły jeszcze lepiej. Padający śnieg zrobił tutaj super robotę.
Było tu super, ale trzeba iść dalej. Przeszłam na drugą stronę rzeczki i mam zamiar wykorzystać tutaj ten układ, gdzie ona się rozlewa, bo tu jest właściwie, może to wszystko była rzeczka, a nie były stawy. Tylko takie rozlewisko tej rzeczki to było. Ale chyba nie. Chyba jednak to była rzeczka, która sobie przepływa przez ten zbiornik i płynie sobie tutaj dalej. Więc mam zamiar wykorzystać to, że tutaj są te wszystkie zakręty, takie nierówności, ale przede wszystkim te drzewa, które tam na horyzoncie są i bardzo ładnie odbijają się w wodzie. Takie mocne kontrasty, czerń, biel albo odbicia, to są te elementy, które są właśnie przyciągające. Warto jest przyglądać się im. To nie znaczy, że zawsze właśnie takie mocne rzeczy muszą być najfajniejsze, bo są też zdjęcia, które są oparte nie na silnych kontrastach, tylko na takich delikatnych rzeczach, na liniach, na jakichś lekkich kolorach pastelowych. Tych kluczy do zdjęcia jest oczywiście bardzo dużo, ale to jest jeden z nich. Dzisiaj pada śnieg, więc te takie mocne czernie i biele same z siebie się tak jakby narzucają. Ostatnie miejsce na zdjęcia dzisiaj. Kończy mi się bateria w aparacie, więc nie będę mogła dalej nagrywać. To drzewko tam. Nie wiem, widać, na co pokazuję palcem, pewnie nie. To drzewko, które tutaj jest po lewej stronie i biały pas rzeki, który zakręca. Tak pada śnieg, jest tak cudownie. No nie mogłam sobie lepszej pogody wymarzyć na dzisiejsze wyjście. No a to drzewo to już w ogóle robi mi robotę. Strasznie zaczął sypać śnieg, no i robi się coraz ciemniej. Będę się zbierała, idę już do domu, a wy lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie wszystkie moje filmy i do następnego razu. Pa!